Dzień dobry, kochani. Nie na kawie uwiedźmy, tylko spacer po Chorzowie. Tak zastanawiałam się, czy robić jakiś live. Tym bardziej, że nie wiem nawet, czy tutaj mam dobry zasięg. Poczekajcie, sprawdzę. Tak. Tak mnie skłoniła do dzisiejszego live'a Beata Salama Adzięcioł. Tak, tak, ta od Sucharów Salamej. Bardzo mądra, moim zdaniem, kobieta. Słońce, ale już idę w cień. Słuchajcie, jestem przed stadionem Ruchu Chorzów. Chciałam się z Wami podzielić darami natury. Darami natury pokażę Wam. Jest jeszcze, właściwie można już powiedzieć, już przedwiośnie. Tutaj przede mną śliwy. Piękne śliwy, które ja Wam auszę, o których ja Wam opowiadałam latem, obradzają przepysznymi śliwkami, których nie kupicie. Nie kupicie w żadnym sklepie. Wiosną kwitną na piękny różowy kolor, mają czerwone liście. Około sierpnia, o, zobaczcie, już pierwsze pączki są, wow. Około sierpnia obradzają bardzo obficie czerwonymi, okrągłymi jak winogrona śliwami. Bardzo zdrowe ołauszy, opowiadałam Wam w przestrzeni świadomego życia. Tutaj drogowa trasa średnicowa przede mną. Trochę chcę Wam pokazać Chorzów, szczególnie mojej grupie z Telegrama. Spójrzcie na flagi. Stadion. To mam w ogóle taką dziwną stadionową historię, w sensie, bo wychowałam się przy stadionie Ruchu Zabrze, a mieszkam praktycznie przy stadionie Ruchu Chorzów. Stadiony, egregory. Bardzo też ludzie dzielą kibiców. Popatrzcie, jak ludzie ze sobą rywalizują na każdym kroku. Na każdym kroku w zasadzie. Divide et impera. Dziel i rządź. Wielu ludziom się przypisuje to powiedzenie, że to Lao Tse, Marduk. Nieważne, kto powiedział. Ważne, że to jest słuszne stwierdzenie. Dziel i rządź. Mało kto sobie uświadamia tak naprawdę, kto nas dzieli i dlaczego to robi. Właściwie ta Beatka mnie wczoraj natchnęła, ponieważ opublikowała live'a u siebie na kanale YouTube'owym o pomocy, o pomaganiu. Generalnie nie odnosiło się do tej dzisiejszej sytuacji, tylko do jej takiej osobistego zdarzenia z codzienności. Pomagać. Co to znaczy słowo pomoc? Pomóż mi, pomogę Ci. To jest tak naprawdę służenie wsparciem drugiemu człowiekowi w jego potrzebie, kiedy sobie nie radzi. Dzisiaj napisała do mnie Dominika z kanału Przestrzeń Świadomego Życia, ponieważ została poproszona przez swoje znajome z przedszkola o wsparcie. W zasadzie wyciągały do niej rękę, bo Dominika zawsze załatwi. No i co to jest tak naprawdę? Dominiko, pomóż. Nie, Dominiko, pomóż. Dominiko, wyręcz nas. Zrób to za nas. I jeszcze bierze się kogoś pod włos, bo Ty robisz to lepiej niż my. Świetna manipulacja. Bo my sobie nie radzimy. Słuchajcie, mamy wystarczająco dużo narzędzi. Mamy wystarczająco dużo siły i mocy, żeby radzić sobie sami. Wolność polega przede wszystkim na tym, pokażę Wam moja ulubiona kładka, niestety często obmazywana przez wandalia, szkoda. Nie szanujemy tego, co mamy. Bardzo nie szanujemy. Dzisiaj znowu rżnęli gałęzie akacji
przed domem, na którym mieszkam, w którym mieszkam. Nie wiem po co wycinać te gałęzie. Nikomu nie przeszkadzają, dają nam tlen. No ale takie regulacje. Co roku jest ta kładka oczyszczana. Piękno, zobaczcie jakie niebo jest w Chorzowie. Pomóż. I można pomóc. Można wesprzeć, ale nie można wyręczać. Niektórzy ludzie, wykorzystując naszą dobroć, naszą życzliwość, a nawet to, że jesteśmy nadgorliwi czasami w tej pomocy, wychodzimy przed orkiestrę. Dlaczego pomagamy tak naprawdę? Czy pomagamy tym ludziom, czy pomagamy sobie, żeby się poczuć lepiej? Żeby odciągnąć uwagę od samych siebie, bardzo chętnie pomagamy innym, ale jakoś nie zawsze radzimy sobie sami ze sobą. Pamiętajmy, ja też się tego cały czas uczę i sobie to bardzo często przypominam, ponieważ jestem typem ratownika, a to jest cecha toksyczna, powiem wam wprost. Czyli pomagania. Czasami nadgorliwie. I zwykle to się zdarza bardzo często. Są takie momenty, że potem wchodzę w taki stan bycia wykorzystaną, że czuję się wykorzystana. A to jest niedobrze, bo z perspektywy wiedzy wedyjskiej to powoduje długi karmiczne. Są ludzie, którzy przychodzą i mówią, nam się należy. Ty musisz nam pomóc, ty musisz mi pomóc. Nie, kochani, ja nic nie muszę i wy też nic nie musicie. Pomagamy tylko wtedy, kiedy chcemy i to jest nasz wolny wybór. Na tym polega wolność. Każdy ma prawo poprosić nas o pomoc, ale my mamy prawo odmówić. I żadna ze stron nie powinna mieć pretensji o to. Ale też w drugą stronę. Jeżeli my prosimy o pomoc, musimy się liczyć z tym, musimy, że ktoś nam tej pomocy nie będzie chciał udzielić. I nie musi się z tego nikomu tłumaczyć. To jest jego wolna wola, wolny wybór. Pomaganie z poziomu tamas, niskich wibracji, to jest pomaganie właśnie. Czujemy się winni, więc pomagamy. Czujemy się zobowiązani, czujemy się zmuszeni. Ktoś wywiera na nas presję. Wtedy pojawia się w nas poczucie krzywdy, wykorzystania właśnie, żalu, pretensji. To rodzi niechęć do tego człowieka, który od nas tej pomocy żąda, wymaga. Czujemy presję. Kiedy czujemy niechęć, to z czasem będziemy czuć wrogość. To nie jest pożądane na emocje, to nie jest pożądane uczucie. To jest negatywna emocja i negatywne uczucie. Rajas. Ktoś by powiedział, super, coś za coś. Ja ci coś daję, ty mi coś daję. Dajesz wymiana. Jest wymiana energii, jest. Słuchaj, potrzebuję twojej pomocy, okej, pomagam ci. Ale już w podtekście jest zobowiązanie. I następnym razem, jak ja będę chciała pomocy, to pójdę do tej osoby i powiem, słuchaj, ja ci pomogłam, teraz ty mi pomóż. Czy to jest okej? Czy to jest pomoc bezinteresowna? Bezwarunkowa? Nie. Taka pomoc rodzi zobowiązania i dług karmiczny. Satwiczny poziom satwa, czyli poziom bezwarunkowej pomocy. Ja ci daję, bo chcę i nie oczekuję niczego w zamian. Nie oczekuję wdzięczności, ale druga strona z poziomu satwicznego tę wdzięczność wyraża. Nie ma tutaj zobowiązania, bo służy drugiemu człowiekowi, bo chce. Wolny wybór, wolna wola. Nie rodzi to konieczności zobowiązań. Zobowiązanie. Tak naprawdę całe życie się do czegoś zobowiązujemy i stajemy się więźniami. Więźniami zależności międzyludzkich. Bardzo jest trudno, i powiem wam szczerze, że mnie same jest bardzo trudno, funkcjonować w stanie wolności, kiedy człowiek jest odpowiedzialny sam za siebie, czyli wolny. Bardzo często na grupach pytają mnie ludzie, co to jest prawo naturalne. Jest absolutnie odwrotnością tego, czym jest prawo
którym dzisiaj żyjemy. Czyli prawo nakazów i zakazów. Prawo niewolnicze. Gdzie domagamy się od kogoś, żeby wziął odpowiedzialność za nasze życie w swoje ręce. Ktoś z Was kilka dni temu mi powiedział tutaj na Facebooku taką bardzo mądrą rzecz, że kiedy głosujemy na nasze rządy, a właściwie powiedziałabym nie rządy, właściwie one nie są nasze, bo to są globalistyczne, korporacyjne, to oddajemy swój głos na kogoś. Oddaję na Ciebie swój głos. Czyli oddaję swoją wolę w Twoje ręce. Staję się niewolnikiem. Przekazuję Tobie władzę nade mną. Przestaję być wolnym człowiekiem. Życie bez w sprzeczności z prawem naturalnym jest byciem niewolnikiem systemu. My obecnie żyjemy w jednym wielkim globalnym więzieniu. Zależności, nakazów, zakazów. Żeby móc pojechać samochodem, prowadzić samochód, musimy mieć na to zgodę. Czy wolny człowiek musi mieć zgodę kogoś na to? Trzeba mieć prawo jazdy? Nie wystarczy umiejętność prowadzenia pojazdu? Nie. Musi być czyjaś zgoda. Dlaczego w końcu jestem wolnym człowiekiem? Kiedy chcę iść do apteki wykupić jakiś lek, nie mogę, bo musi mi go wypisać specjalista, ekspert, lekarz. Ostatnio wszyscy bardzo ufali ekspertom, lekarzom, bo mają edukację i wiedzę, mają certyfikaty. Ale pytanie, jakie mają intencje? Ufamy naszym rządom, że robią dla nas dobrze. Jesteśmy pewni? Jakimi intencjami nasi premierzy, nasi ministrowie podejmują decyzje za nas, o nas, bez nas? Myślicie, że dobrymi dla nas? Nie. Nie, absolutnie nie. Dlaczego chcemy oddawać nasze prawo do wyborów, do wolności obcym ludziom, których nie znamy? Mamy zaufanie do obcych. O, pięknie, pokażę Wam, nie wiem czy widać, samolot. Tak szybciutko nad horyzontem chyba nie pokażę Wam. A, zniknął. Dosyć nisko leci. Nie wiem, nie widzę to słońce. Chyba go nie złapałam w kadr. A jest. Chyba jest. Uważność. Ja sobie zmierzam do mojego ulubionego parku. Parku już dawno tam nie byłam. To jest takie moje miejsce mojego osobistego resetu. Ufamy innym ludziom bardziej niż sobie? Czy naprawdę wierzymy w to, że ktoś inny, obcy, który nas nie zna, nic o nas nie wie, wie lepiej od nas, co jest dla nas dobre? Zostaliśmy tak przez system oderwani od źródła, od naszego pola morfogenetycznego, od naszej świadomości. Bo czym jest świadomość, to opowiadałam Wam przy omawianiu tradycyjnej medycyny chińskiej, kiedy rozmawialiśmy o sercu. Czym jest nasze serce? Serce to jest miejsce, gdzie mieszka nasz cesarz świadomość, a szyszynka, trzecie oko, intuicja również. I naszego serca chroni osierdzie, strażnik. Czym jest serce tak naprawdę? Mówimy o energii, przyciągania. O, tutaj torowisko w remoncie. Torów jest w nieustannym, ciągłym remoncie. Pokażę Wam. Nie wiem, jak tu się przedostać na drugą stronę, idąc do parku. Ale już wiem. Świadomość. To jest takie bardzo modne słowo ostatnio. Jestem świadoma wielu rzeczy. Jestem przebudzona, przebudzony. Na pewno. Jesteśmy przebudzeni, ale nadal w letargu śpimy. Może wreszcie hajducką tworzą. Słuchajcie, tutaj mieszkała moja babcia kiedyś i dziadek. Babcia Waleria i Stefan Budgusajm. Dziadek przyjechał tutaj z Ukrainy. Tak, jestem nadal nazywana ruskim trolem.
Szczerze mówiąc, nie wiem, w którym budynku mieszkali moi dziadkowie. W Chorzowie też urodziła się moja matka. Ja tutaj zaczynam moją pierwszą pracę w 90-tych latach. Idziemy sobie ulicą Hajducką i zmierzamy powolutku w stronę Parku Róż. Świadomość. Czy jesteśmy świadomi? Świadomi czego? Że żyjemy w iluzji? Czy tak naprawdę nie stanowimy sami o sobie, bo stanowią o nas inni? Zobaczcie, rodzice nie mogą decydować o tym, jak wychować swoje dzieci. Narzucony jest im system edukacji, zindoktrynowany. Nie możemy podejmować samodzielnie decyzji o tym, jak się leczyć. Nie możemy decydować samodzielnie o swoim ciele. Bo nawet w tym temacie jest system norm, zasad, reguł, przepisów. Kto tym rządzi? I dlaczego decyduje o nas? Wczoraj podesłałam na przestrzeń, na grupy różowskie. Oczywiście w kanale. Ja nie będę milczeć. Nie mam mowy. Wy możecie być ślepi, ale ja nie będę zamykać oczu na pewne rzeczy. Nie będę udawać, że tego nie ma. Świat nie jest takim, jakim się wydaje. Nic nie jest takim, jakim się wydaje. Ufacie instytucjom, które są dla was wrogie i nawet o tym nie wiecie. Robiłam wykład z rezolucji międzynarodowych Rady Europy na przestrzeni świadomego życia. Rady Europy, nie mylić z Radą Europejską, nie mylić z Unią Europejską. Dotyczące przymusu szczepień i tego, jak ludzie są nieświadomi pewnych regulacji prawnych. Słuchajcie, gdyby ludzie znali przepisy prawa, gdyby nawet tego kulawego, tego zepsutego, zdegradowanego codziennie, gdyby ludzie rozumieli prawo naturalne, pokażę wam park. Teraz wam pokażę moje ulubione alejki i będę gadać. Nie wiem, czy mnie słychać. A coś piszecie do mnie, to czekajcie, bo może nie słychać. O, ruski troll. Już się zaczęło. Goldman pisze. Dziękuję, pozdrawiam również. Pozdrawiam również. No, widzicie. Trzeba być ofiarnym, ale nie ofiarą, pisze Sergiusz. Tak, Sergiuszu, zgadzam się z tobą. Słowa i znaczenie mają tu ogromną moc, bo nie chodzi tu o to, by inni mieli obfitość, a my brak. Tak, w prawie naturalnym wszyscy korzystamy z dobrostanu, z dobrodziejstw, z dóbr. W tym czasie, w którym żyjemy, nie korzystamy z tych dóbr. Korzystamy tylko na tyle, ile nam ktoś pozwoli. Kiedy wam wrzucałam ten filmik z rabinem żydowskim, nie mylić Judę z Izraelitami. Żydzi chazarscy to są tak zwani fałszywi Żydzi, którzy podszywają się pod tych, użyję tego słowa, prawdziwych, niszcząc tak naprawdę nas ludzi, mają nas za gojów, za bydło, ale ludzie tego nie rozumieją. Oni rządzą światem. Wysłałam dzisiaj wam obszerny materiał o banku centralnym, który bank rządzi światem. Podsyłam wam też materiały, kto zarządza rezerwami federalnymi. To oni. Śmieją się z nas prosto w twarz. Pokazują nam symbolami satanistycznymi, czego w ogóle nie kryją. Łącznie ze słynnym bohaterem narodowym, Władimirem Zieleńskim. On się nawet nie urodził na Ukrainie, moi mili. On się urodził na terenie Mongolii, czego nie przeczytacie na Wikipedii. Rozbiór Ukrainy był zaplanowany już wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, o czym oczywiście nie wszyscy wiedzą i nie będą wiedzieć, bo przecież tego z mainstreamu się nie dowiecie. Posłuchajcie sobie i poczytajcie informacji, kim jest Igor Berkut, a w zasadzie Gekko, który przybył do Siewierodoniecka w latach 90. Założył partię Wielka Ukraina i położył kamień węgielny pod Wielką Jerozolimę.
niebiańską Jerozolimę, nową Jerozolimę. To wszyscy, kiedy mówiłam to głośno, mówili teoria spiskowa. Dziś przeczytałam na Onecie już oficjalnie Kijów, nowa Jerozolima. Ale ja jestem ruskim szurem. Kto rozbiera Ukrainę? Państwo Izrael. Państwo Izrael, które chce się wyprowadzić z obecnych ziem, które zagrabiło Palestynie, przenieść tam ponad 8 stamtąd, 6-8 milionów Żydów, z Rosji 16, takie są plany. Dlaczego się wysiedla Ukraińców do nas? Cały Lwów. Poczytajcie sobie, które. W ogóle poczytajcie sobie i posłuchajcie, jeżeli ktoś będzie słuchał. Ja nagrałam wczoraj 3-godzinny czat na przestrzeni świadomego życia i będzie on publikowany na YouTubie. Tutaj czasami sobie przychodzę na treningi. 3-godzinny czat dotyczący Berkuta i tego, jaki to był plan. Łącznie z tym, kto ma objąć władzę i zarządzać nową Jerozolimą, która ma być połączeniem Polin, Polski i Ukrainy. Czym jest legenda Polin? Czy ktoś z Was wie, moi kochani chorzowianie? Kiedy w XIV-XV wieku Żydzi migrowali z Hiszpanii, Portugalii, trafili do Polski. To wtedy nie była Polska z nazwy. Popatrzcie sobie na mapy historyczne z tego okresu. Jak nazywało się nasze państwo, czym było, jakie były jego granice. I usłyszeli śpiew ptaków. Polin, 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 Polin. I mówiło się po polsku, chociaż to słowo Polin oznacza dla nich Polin, Polin, Polin. Tutaj odpoczniesz, dobry omen. To jest ich ziemia obiecana. Długo zastanawiałam się, jak to jest, jak oni to zrobią, jak oni to przeprowadzą. No nie przypuszczałam, że w tak brutalny sposób. Trzeba zniszczyć ludność słowiańską. Oni nie lubią, Hazarzy nie lubią Słowian. Oj, nie lubią. Nie lubią Lechitów. Kpią sobie z ludzi, którzy są nie Żydami. Traktują nas jak mięso. To oni rozpętują wojnę. Dla nich się liczą tylko szekle. Posłuchajcie sobie tego rabina, kpi z nas. Zapytane to, ilu Żydów zginęło w Holokauście, rabinie? 6 milionów? A rabin odpowiada, 6. 600 tysięcy, 60. To tylko liczby. Dla nich liczą się tylko szekle. Jak bez szacunku wypowiadał się o ludziach. O kobietach, nie Żydówkach, które kupują za diamenty. Jak opowiadał o tym, jak mają wszystkich w kieszeniach. My jesteśmy dla nich gorzej niż bydło. Powiedział pogardliwie, że my pracujemy na nich, a oni nie muszą pracować. Oni mają pieniądze. Tak, kochani, żyjemy w państwach korporacyjnych, zarządzanych przez banki, które są własnością ich właśnie. Wczoraj zostałam zapytana na grupie o ING Bank Śląski. No, Bank Śląski to był jeden z pierwszych banków, w których pracowałam. Kiedy jeszcze rzeczywiście był Śląski. Potem kolejne fuzje, połączenia. Tak samo było z Bankiem Handlowym, z Górnośląskim Bankiem Gospodarczym, z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, z Bankiem Zachodnim WBK. Brałam w tym udział. Tu rozpoczęłam pracę w finansach bankowości na rynku, rynek 11. Firma Best. Pierwsza firma usług finansowych, która była notowana na giełdzie papierów wartościowych. Czy chorzowianie wiedzą, że wszystko, co się znajduje w tym mieście, łącznie z urzędem miasta, jest własnością korporacyjną? Urząd miasta nie jest urzędem, jest firmą. Tak, kochani, firmą. Która ma właściciela. Policja jest firmą, która ma właściciela. Wojsko. Co więcej, Wy też jesteście firmą. Zgodnie z prawem cywilnym, z kodeksem prawa cywilnego jesteście firmą. Wasze imię i nazwisko jest firmą. Przeczytajcie sobie. Wasze nazwisko w dowodzie osobistym jest napisane wielką literą.
Wasze imię i nazwisko jest firmą. Wasz numer PESEL jest waszym kodem kreskowym. Kodem kreskowym, takim jak kiedyś był w Holokauście. Bo to, że u nas nie ma jednego wystrzału, nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie wojny. Jesteśmy w stanie wojny, którą wypowiedzieli nam globaliści. Tak, to jest wojna ekonomiczna. Zabija się bez jednego wystrzału. Obejrzyjcie sobie serial. Świetny zresztą. Siedzicie na Netflixie bardzo często. Diabelska gra. Z Dempseyem. Polka tam nawet gra. Kasia Smutniak się nazywa. Zobaczycie, jak wygląda mechanizm systemu niszczącego ludzi. Z pozycji maklerów giełdowych. Z pozycji tych, którzy rządzą światem. Rozstawiając nas jak pionki na szachownicy. Dyskutujecie w sieci, kto jest dobry, kto zły. Zeleński, Putin. Piękny plac zabaw tutaj mamy. Dzieciaki. Szczyste wiosna powoli. Pomagamy. Przykro się robi, kiedy Polacy odmawiają pomocy Polakom, bo oni nie stracili domów w bombardowaniu. Słuchajcie, śmierć jest codziennie. Czasami śmierć jest cicha, ludzie giną codziennie. W naszym otoczeniu umierają z różnych powodów. Czasami umierają, bo odbiera się im pracę, popełniają samobójstwa, tracą te prace. Czasami umierają, bo im odmawia się opieki zdrowotnej. Czasami umierają, zabijani przez system, po prostu. Przez system. Powoli, po cichu, bez wystrzałów, bez rozgłosów. Gdzie wtedy jest wasza pomoc i wsparcie? Ci ludzie też przeżywają swoje traumy. Nie ma traum przez małe czy duże T. Jest trauma. Tu też ludzie tracą bliskich. I każdy z nas przeżywa traumę. I każdemu z tych ludzi należy się pomoc? Mają prawo o tą pomoc prosić, czy nie mają? Ja się teraz dowiedziałam, że matki samotne z dziećmi nie mają prawa pytać o pomoc, bo nie straciły swojego domu w trakcie wojny, ale straciły w wojnie ekonomicznej, wytoczonej nam przez globalistów. Im się nie należy pomoc? Każdemu, kto jest w potrzebie, należy się pomoc. Są takie moje ulubione drzewa. Energia drzew. Każdy ma prawo do pomocy, ale nikt nie ma prawa wykorzystywać dobrego serca drugiego człowieka. Nadużywać tej dobroci. Kilka dni temu został mi podesłany film Ukrainki, która już od kilku lat mieszka w Polsce. Jej syn urodził się w Polsce, a córka jest na Ukrainie. Prowadziła ją tutaj do kraju. I mówi, że wstyd jej za niektórych Ukraińców, że mając tyle pomocy, słyszy w sklepie, jak rozmawiają dwie Ukrainki. Jak ktoś nie zna ukraińskiego, to nie zrozumie. Jedna pyta, jedna mówi do drugiej, to może to kupimy. A ta druga mówi, nie, po co, dostaniesz za darmo. Dzisiaj przechodziłam przez tunel przed stadionem Ruchu Chorzów. Tacy młodzi ludzie, właściwie młodzież ukraińska siedziała kurząc papierosy. Tu głos ulicy, starsi panowie. Ciekawa jestem, czy tutaj spotkam moich ulubionych sąsiadów, spacerowiczów, panią Krystynę, Zenona, którzy tutaj dokarmiają kurki, kaczki, krzyki. Pięknie jest tutaj latem. Każdy zasługuje na pomoc i każdy zasługuje na wsparcie, ale nikt tak naprawdę nie ma prawa oceniać tego, kto tej pomocy nie chce bądź nie może udzielić. Albo ma inne zdanie niż wy. Pomagać tak, ale nie wyręczać.
kiedy zaczynamy urządzać komuś życie, bo ten staje się bezradny i ofiarą, to jest tak zwana wyuczona bezradność. Wyuczona bezradność. To są ludzie, którzy potem wychodzą i wyciągają ręce i mówią: daj. Daj, mi się należy. Wielu ludzi myśli bardzo krótkowzrocznie, zryw serca. Ale zastanówcie się, co będzie za 3-4 miesiące. To, co robią dzisiejsze rządy, to jest ich wojna. Ich wojna. Oni na tym zarabiają. A płacą za to zwykli ludzie. Ostatnimi pieniędzmi, ostatnią kromką chleba. Krwią. Dlaczego Zeleński, który ma ogromne majątki, którego wspiera Kołomoński, oligarcha, nie wesprze swoich rodaków finansowo? To są ogromne pieniądze, miliony. Robią to zwykli ludzie. Ale to oni zarabiają na tej wojnie, nie wy. Jeżeli ludzie przestaną walczyć dla tych psychopatów, którzy są cały czas po jednej stronie, czy to jest Zeleński, czy Putin. Putin nie jest agresorem. To jest inscenizacja. To nie znaczy, że ci ludzie nie giną. 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 Ale dla rozgrywających są tylko pionkami. Nie wiem, czy ktoś oglądał Gambit Królowej. My pionki wbrew pozorom mamy możliwość pokonać tych gigantów. Ich jest garstka tak naprawdę. Ale musimy zrozumieć, że tak długo, jak pozwolimy im rządzić i decydować o sobie, tak długo my będziemy ginąć i umierać z głodu, bo to, co oni teraz robią, te masowe przesiedlenia, mają zniszczyć nasze korzenie, mają zniszczyć naszą tożsamość, naszą różnorodność, która jest cudowna, piękna, wspaniała. Cyprian Kamil Norwid. Potrafimy się mocno kochać i nienawidzić, ale nie potrafimy się pięknie różnić. To przez różnorodność uczymy się od siebie. To ta różnorodność nas wzbogaca. To, że jesteśmy różni, nie tacy sami. Dziel i rządź. Dzień dobry. Kochani, tutaj spotykam. Podejdę potem do was jeszcze, bo nagrywam live'a dla moich grup. Miłego dnia. Mam takich zaprzyjaźnionych emerytów, którym czasami pomagam, udzielam porad różnych naturoterapeutycznych, jak sobie z różnymi dolegliwościami radzić. No właśnie, pomagam. Codziennie, po cichu. Bez flag na Facebooku, bez rozgłosu, bo pomaga się codziennie, wtedy, kiedy się chce. O, kaczuszki. Pokażę wam. Jest tu dużo ludzi o tej porze. No, cudne są, zobaczcie. To jest natura. A co oni chcą zrobić? Technokrację. Hazarski Żyd nie zachwyca się tak naturą, on ma to w nosie. To oni niszczą naturę. To oni nam każą wszystko, co jest ropopochodne, przetwarzać. To oni nam zabrali technologię prądu, wolnej energii. Wiecie dlaczego? Bo gdybyśmy mieli wolną energię, to nie bylibyśmy niewolnikami. Tartaria. Technologie. Oni potrafią tylko niszczyć i liczyć szekle. A nas skłócać. Skłócać namiętnie. Kochani, tutaj chleb. Uważajcie tak na przyszłość. Nie karmcie chlebem kaczek. One potem chorują. Gotowane warzywa. Jak najbardziej. Chleb nie. No właśnie. Do kraju tego, gdzie kruszyna chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Dlaczego tak chleb się marnuje? Cyprian Kamil Norwid. Tęskno mi, panie. Konsumpcjonizm. Zobaczcie, ile tego chleba się tutaj marnuje. Kupujemy za dużo i bardzo często na kredyt. A oni się cieszą. Mała wysepka.
że jeżeli pomagać, to od serca i z głową, nie krótkowzrocznie. My mamy taką skłonność, Polacy, Słowianie, bo Słowianie nie lubią walczyć, Słowianie lubią gościć, ale mają niestety bardzo osłabioną czujność, bo myślą o tym, że są serdeczni, to inni też tacy będą. Tylko idiota uważa, że jak nie zje lwa, to lew go nie zeżre. Można być dobrym, ale trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym. O, zobaczcie. Dzisiaj u mnie już były pierwsze krokusy, a tutaj mamy wiosnę. To cieszy oko. Cieszy, cieszy. No, mamy też inne kwiatki w postaci śmieci. W takim razie wszystko wiem. Także tak, no widzicie. Nie szanujemy. Nie szanujemy niczego. Nie szanujemy przyrody, nie szanujemy żywności. Nie szanujemy siebie nawzajem. Nie dbamy o siebie samych. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, jest takie powiedzenie. Jak siebie samego, czyli najpierw sobie, potem innym. Najpierw siebie zabezpiecz, potem innych. Najważniejszą osobą, z którą spędzimy całe swoje życie, jesteśmy my sami. I to naprawdę nie jest egoizm. Odmówić, powiedzieć nie. Naprawdę to nie jest nic złego. Ach, słońce. Także kończę już powolutku, bo idę pod słońce, pewnie teraz pójdę sobie pogadać z moimi starszymi przyjaciółmi. Lubię ich nazywać moimi staruszkami. Właśnie, starsi ludzie. To jest nasz skarb. To jest nasz skarb. Wiedza, doświadczenie. Nie zapominajcie o tych starszych ludziach. Miejcie też dla nich dobre słowo i pomoc. Nie tylko od wielkiego dzwonu, bo krzywda dzieje się tuż za płotem. Ona jest spektakularna i bardzo widoczna. Ale zło, bestia jest na całym świecie. I temu trzeba się przeciwstawić. Temu się trzeba przeciwstawić i powiedzieć nie. Nie agresji, nie złości, nie hejtowi. Rzucacie się do gardeł swoim rodakom. Tylko dlatego, że mówią to, co myślą. Tylko dlatego, że mają wiedzę. Tylko dlatego, że są uważni i czujni. I nawet nie wiecie, jak chcą was przed tym niebezpieczeństwem uchronić. My stoimy po dobrej stronie mocy. Nawet jeżeli ktoś uważa inaczej. Przykro się słucha na swój temat gruźb karalnych, jadu, który się wylewa i sączy z każdej strony. Ale nie zmieni to mojej postawy i pewności siebie, bo znam swoją wartość. Wiem, co robię. Wiem, że robię słusznie i nie zmienię swojej postawy. Bo wiem, że postępuję dobrze i nikogo nie krzywdzę. Nikogo. Wręcz przeciwnie. Więc też nie krzywdźcie i nie zasilajcie energią tej złej mocy, bo można się złościć. Można mieć sobie gniew na sytuację, na to, co się dzieje, bo gniew jest emocją, która nam daje poczucie niezgody na coś. To jest potrzebna emocja, bo ona nam sygnalizuje, że my mówimy basta. Ale niech ten gniew nie uderza w ludzi. Niech uderza w winnych tej sytuacji. A to nie ludzie zwykli są winni. Tylko politycy, zarządzający. Nie ludzie. Także zmierzam na pogaduchy chwilowe. Dowiem się, co słychać u moich przyjaciół parkowych. Mam tutaj przyjaciół, tak, nie tylko wrogów. Wrogów mam w sieci, w internecie, bo w świecie realnym w Chorzowie mam przyjaciół. I to wielu.
a ludzie, którzy mnie nie znają, oceniają książkę po okładce. Także tyle. Życzę Wam miłego popołudnia i do potem. Pa!